Cześć, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami Jadson i po T13, oczywiście QCY T13, przyszedł czas na nowe słuchawki TWS właśnie tej firmy, ArcBuds. Pudełko bardzo zbliżone do T13, które niedawno żeśmy testowali. W środku boksik, słuchawki, kabelek do ładowania USB na USB typu C, wymienne wkładki w rozmiarach SLM, no i krótka instrukcja obsługi w języku angielskim, jak i chińskim. Przejdźmy do specyfikacji ArcBudsów. Może zaczniemy wymiarami i wagą, bo to jest oczywiście dość ważna kwestia. Samo etui waży 26 gramów, natomiast każda z pchełek w okolicach 5 gramów, co łącznie nam da 36 gramów, jeśli słuchawki są w etui. Rozmiar słuchawki to 24,9 x 23 x 25,4 mm, natomiast rozmiar naszego etui to 60,3 x 24,9 x 43,2 mm. Słuchawki łączą się z naszym telefonem za pomocą Bluetooth 5.2. Dodatkowo obsługują takie kodeki jak HFP, A2DP, AVRC-P. Idąc dalej, mamy tu pojemność baterii 350 mAh wbudowane w nasze etui, co pozwoli nam na pełnym naładowaniu korzystać, że tak powiem, 4 razy do rozładowania naszych słuchawek, bo te 350 mAh pozwoli 3 razy naładować nasze słuchaweczki. Długość odtwarzania muzyki na nich to będzie w okolicach 8 godzin z wyłączonym ANC i w okolicach 7-6,5 godziny z włączonym ANC. Zasięg w okolicach 10 metrów, chociaż też bym można na niego nieco ponarzekać, bo wcześniej go zrywa, ale dzięki temu odnalazłem swój telefon, bo dość szybko dźwięk został zerwany, jak ktoś mi przypadkiem zawinął telefon, mam nadzieję, że przypadkiem zawinął mi telefon do szatni na siłowni. W naszych słuchaweczkach oczywiście znalazły się przetworniki 10 mm w każdym z nich, no i idąc przez całą specyfikację, to by było w zasadzie na tyle, a warto jeszcze wspomnieć o tym, że mamy tu odporność na poziomie IPX5, więc pod jakiś delikatny deszcz absolutnie nic nie zrobi tym słuchawkom, więc o to nie musimy się martwić. Jeśli chodzi o ArcBudsy, no to tu mamy takie dość nieszablonowe etui, bo z reguły ono jest szersze. Tu takie, bym powiedział, spłaszczone jajko. Wygląda jak spłaszczone jajko. Na górze mamy logo QCY, na froncie mamy diodę informującą o tym, czy słuchawki się ładują i na odwrocie mamy gniazdo ładowania USB typu C. Jeśli otworzymy, no to naszym oczom ukazują się dwie słuchaweczki TWS z ładnym logiem, diody, mikrofony. Oczywiście tu wszystko widzimy, zanim je nawet wyjmiemy z naszego etui. Pod spodem dwa piny do ładowania, oznaczenie, która jest słuchawka, no i gumka z naszym przetwornikiem. Tak one wyglądają w uchu. Z tego, co widziałem na AliExpress, bo chyba na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie one tam są dostępne, są w trzech wersjach kolorystycznych. Właśnie ta czarna, która jest u nas, biała i niebieska. To, czego nie rozumiem, to ta kosztuje, czyli czarna kosztuje 130 zł, biała w granicach 150, natomiast niebieska kosztuje 300. Być może jakiś po prostu bug cenowy się tam znalazł. No, słuchawki wyglądają oczywiście, powiedziałbym, dość schludnie, dość elegancko, natomiast można się czepić, jeśli chodzi o te plastiki, z których wykonane zostało etui, bo one się niesamowicie rysuje, niesamowicie się palcuje. Korzystam z nich w zasadzie tak jak z innych słuchawek, czyli po prostu wrzucam je gdzieś tam do kieszeni z zapalniczką, z innymi rzeczami, które się właśnie tam znajdują. No i tu już niestety widać oznaki użytkowania, mimo że nie były to jedne z moich docelowych słuchawek, bo z reguły zawsze miałem jakieś ze dwie pary TWS-ów w kieszeni. Tak samo jak w przypadku T13 z ANC mamy dostępną aplikację do ArcBudsów. Aplikacja nazywa się QCY. Główna zakładka to wizualizacja naszych słuchawek wraz z graficznym przedstawieniem stanu baterii każdej z nich. Jak rozwiniemy sobie te trzy kreski, to widzicie, że w tym momencie są spięte, a pod spodem mamy to, że
QCY T13 w tym momencie gdzieś tam pozostały. Na dole mamy zakładki odnaleźć. W przypadku T13 tu faktycznie mogliśmy lokalizować nasze słuchawki, natomiast w przypadku ArcBudsów, czyli tych droższych słuchawek, wyświetla nam się na chwilę obecną sklep. Dalej mamy moje konto, idąc dalej na górze mamy zakładkę z dźwiękiem, mamy equalizer muzyczny, gdzie możemy przeskakiwać między takimi trybami jak domyślny, popularny, bas, skała, miękkie. No oczywiście tu też musimy wziąć poprawkę na tłumaczenie tej aplikacji, że robiła to po prostu jakaś sztuczna inteligencja, więc niegdzie te niektóre słówka faktycznie mogą być dość słabo przetłumaczone na nasz rodzimy język. Na dole mamy tryb redukcji hałasu. Możemy sobie wybrać wnętrze, dojazd bądź głośno, które są tak właśnie opisane. Na dole mamy jeszcze hałas przeciwwiatrowy, czyli jakby nam gdzieś tam troszkę bardziej wiało w te słuchawki, no to nieco niweluje tego szumu, ale tylko bym powiedział, że nieco, bardziej z naciskiem na nieco. Oczywiście możemy to sobie palcem zmieniać. Każdy z tych trybów ma oczywiście 3 poziomy. Jak sobie zobaczycie, bardzo łatwo to zmienić. O, przepraszam. Mamy również tryb transparentności, który ma aż 6 poziomów. Na końcu mamy normalny, możemy sobie zmienić balans kanału, czyli która słuchawka ma po prostu grać bardziej. No i trzecią zakładką są ustawienia, gdzie możemy zbindować dane akcje do danych klików właśnie na tych słuchawkach. Mamy tryb gry, który wypadał dość fajnie w T13 i tu jest dość podobnie. Oczywiście z tym naciskiem, że tu nie będziemy mieli aż tak bardzo niskich tonów. No i jeśli chodzi o aplikację, wydaje mi się, że nie ma co bardziej jej przeglądać, bo znacie już ją z poprzedniego testu i wydaje mi się, że to będzie w zasadzie na tyle, jeśli chodzi o aplikację QCY. Czarne ArcBudsy kosztują 130 zł, jak wspominałem wcześniej. Są nieco droższe niż T13 ZNC. I tak, jeśli przejdziemy do samej jakości dźwięku, no to ja bym powiedział, że te mają zdecydowanie mniej basu niż te poprzednie, które miałem przyjemność testować. Natomiast są niesamowicie głośne. Są tak głośne, że niestety ja nie jestem w stanie na maksymalnej głośności ich słuchać, mimo iż chłopaki wiedzą, że lubię słuchawki rozgłośnić maksymalnie, jak się da. T13 były zdecydowanie cichsze, ale no niestety już na tej głośności zaczynają pojawiać się artefakty i nasze uszy po prostu zaczynają po, dajmy na to, paru minutach już odczuwać tą maksymalną głośność i ten, bym powiedział, dość przeciętny dźwięk, który się z nich wydobywa właśnie na owej głośności. Jedyna głośność, na jakiej da się w zasadzie dość przyjemnie słuchać tych słuchawek, to jest tak gdzieś w granicach 60-70%, bo powyżej to już wydaje mi się, że nie ma absolutnie żadnego sensu. ANC porównywalne do T13, które testowałem wcześniej, chociaż wydaje mi się, że tam działało to nieco lepiej, ale tam też mogłem na maksymalnej głośności się cieszyć właśnie tym ANC, czy trybem transparentnym, który tu jest, natomiast w tych słuchawkach no już nieco przebija do nas dźwięków zewnętrznych na tych, dajmy na to, 70% głośności, nawet z maksymalnie podbitym trybem ANC. Mikrofony, jeśli jesteśmy w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, no to jak najbardziej ok. Jeśli zaś wyjdziemy na dwór, no to już tu robi się problem. Ja osobiście też nie jestem zwolennikiem takiego kształtu słuchawek. Tu mamy lewą słuchawkę. Nie jestem zwolennikiem takiego kształtu słuchawek. Zdecydowanie wolę słuchawki młoteczkowe, takie to, czym charakteryzowały się właśnie te trzynastki. One dość dobrze leżą w uchu, jeśli nasze ucho jest suche, jeśli mamy dość statyczne ćwiczenia, bądź nie wiem, prowadzimy samochód, czy spacerujemy sobie, nie są to takie jakieś nagłe, szybkie ruchy, bo jeśli mielibyśmy robić coś faktycznie takiego stricte ciężkiego, nawet na siłowni, jakiś trening siłowy, bardzo siłowy, bądź jakaś bieżnia, no to już niestety te słuchaweczki będą nam się nieco z tego ucha wyślizgiwać. Oczywiście gumki nieco nam zmienią charakterystykę tego dźwięku, dodadzą nam nieco basu, to również mogliśmy robić w aplikacji, jak Wam pokazywałem. No i ten tryb basowy jest jedynym trybem, na jakim tak naprawdę ja osobiście jestem w stanie słuchać tych słuchawek, a to nie za tym, że podbija nam ten bas aż tak bardzo,
do nie wiadomo jakich poziomów, tylko dlatego, że nie ma tu aż tak wtedy dużo wysokich tonów, które niestety będą kuły w uszy. No, z przykrością muszę stwierdzić, że ArcBudsy na dzień dzisiejszy są chyba jednymi z najsłabszych słuchawek TWS, jakie miałem okazję testować w tym roku. Jeśli miałbym być z Wami szczery, to zdecydowanie bardziej poleciłbym Wam te 13 ZNC, które kosztują na dzień dzisiejszy 80 zł. 5 dyszek zostaje Wam w kieszeni, a i jakość dźwięku moim zdaniem też tam będzie lepsza. Z Wami dzisiaj Adson, do zobaczenia w następnych materiałach.